Projekt Szybkie Randki został zainicjowany w 2014 roku przez Centrum Nauki Kopernik. 3 lata później Rendezvous naukowo objęło już cały kraj. W tym projekcie chodzi o to, aby profesor i dziennikarz poczuli wzajemną chemię naukową. Szybkie randki naukowo-dziennikarskie polegają na tym, że w krótkim czasie zderzamy naukowców z dziennikarzami. To już jest kolejna edycja, która odbywa się w Częstochowie u nas w uniwersytecie, która właśnie ma na celu popularyzację nauki, łączenie naukowców z dziennikarzami, żeby wypracowali długotrwałe podstawy do współpracy właśnie i promowania tej nauki. W tym przypadku doktor habilitowany Jacek Wąsik, fizyk, wyjaśniał, że na taekwondo można spojrzeć naukowo, bowiem dzięki fizyce można dogłębnie poznać wymiar na przykład technik kopnięć. Jako że redaktor Kułakowski nie lubi przemocy, skupiliśmy się na ciele człowieka. A jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ja interesuję się tym, jak ludzie chorzy doświadczają swojego ciała, tak? Jak choroba zmienia ich życie codzienne. Więc ja nie jestem socjologiem statystycznym, nie jestem socjologiem, który pokazuje twarde dane w postaci danych procentowych, liczb. Kiedy socjolodzy powiedzieli, nie możemy tylko obserwować społeczeństwa, liczyć go i mierzyć, ale musimy też zagłębić się w sens i znaczenie tego, co ludzie robią. Bo za każdym działaniem człowieka kryje się jakieś znaczenie tego zachowania, które on przejawia. Doktor Katarzyna Kowal zauważa, że wywiady lekarskie trwają 15-20 minut, a wywiady naukowca? Godzinę, półtorej godziny, a czasami nawet dwie. Publikuję artykuły poświęcone chorobom, poświęcone właśnie doświadczaniu chorób. Zaczęłam od transplantologii, ponieważ doktoryzowałam się z transplantologii społecznej i badałam taki fenomen przeszczepów rodzinnych w Polsce, czyli sytuacji, kiedy osoba w rodzinie zachorowuje na przewlekłą niewydolność nerek. No i pytanie, czy w rodzinie znajdzie się jakiś altruista, który odda swoją nerkę temu właśnie bliskiemu krewnemu najczęściej. Z badań pani doktor wynika, że w tym przypadku Skandynawowie są bardziej rodzinni od Polaków. Jesteśmy krajem, który uchodzi w Europie za kraj o silnych więzach rodzinnych i wysokim poziomie solidaryzmu rodzinnego. Natomiast w Polsce przeszczepy rodzinne, czyli takie akty altruizmu rodzinnego na zasadzie powinności moralnej, bo w rodzinie mamy obowiązki moralne wobec naszych krewnych, zdarzają się niezwykle rzadko. Ponieważ proszę sobie wyobrazić, że na około 1000 nerek, które są rokrocznie przeszczepiane, około 25 pochodzi od żywych dawców, czyli od członków rodziny. To jest bardzo mało, bo to jest zaledwie kilka procent, tak? Natomiast w Skandynawii mamy takie wyniki, takie dane, że 80% przeszczepionych nerek to przeszczepy od członków rodziny. Zapewne warto podtrzymywać takie znajomości, aby nasi telewidzowie mieli informacje naukowe z pierwszej ręki. Bo to jest bardzo ważne. Często naukowcy nie mają dostępu do dziennikarzy, czasami dziennikarze mają problem z dostępem do naukowców z jakimiś ciekawymi informacjami, z ciekawymi danymi. Natomiast właśnie te randki polegają na tym, że chcemy poznać ludzi między sobą, żeby w dłuższej perspektywie mogli współpracować. I co ważne, takie randki kończą się na dobrą sprawę, nie małżeństwem, nie rozwodem, obopólną współpracą. Tu chodzi o to, żeby obie strony były zadowolone. Czyli naukowiec, fajnie by było, jeżeli by znalazł dziennikarza, który podoba się pod względem tego formuły, tak? Bo nie wszyscy naukowcy lubią mówić przed kamerą, nie wszyscy lubią mówić w radiu, nie wszyscy lubią pisać. I w drugą stronę też dziennikarz, żeby znalazł naukowca, którego temat, sposób rozmowy, sposób opisywania też odpowiada. Natomiast uwaga, to tak zawsze jak i w małżeństwie. Nie zawsze się dopasowuje idealnie i trzeba się gdzieś dotrzeć, tak? Że na przykład, no tu jest bardzo ważne, że naukowiec na przykład umie bardzo poważnie opowiadać o swoim temacie, ale na przykład to nie jest sposób przystępny dla jakby normalnego człowieka, takiego niezwiązanego z nauką. Dlatego właśnie ważne jest to, żeby potem dziennikarz dał ten tak zwany feedback właśnie naukowcowi, że to można poprawić, to można zmienić, a naukowiec, żeby jednak potem gdzieś tam się przeciągali, docierali, żeby to w ogóle właśnie wypracować fajne podstawy współpracy.